Nie no, chyba spadnę. Łezu! Cześć! Dzisiaj zamierzam spędzić dzień z przyjaciółmi, ale zanim to zrobię, chciałbym Wam opowiedzieć o akcji wyjątkowo bliskiej mojemu sercu. Dostałem nominację od Anny Skóry, mojej koleżanki z programu Agent Gwiazdy, do wzięcia udziału w projekcie Mastercard Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej. A co musisz zrobić, żeby zrobić bezcenną niespodziankę najbliższej osobie? Sprawa jest serio prosta. Wchodzicie na www.bezcennieniespodzianki.pl/podajdalej, akceptujecie regulamin i wypełniacie zgłoszenie. Już? No. Te trzy proste kroki powodują, że razem z Mastercard wybieramy najciekawszą niespodziankę i nagrywamy ją wspólnie z Wami w jednym z kolejnych vlogów. Pamiętajcie jednak, że najlepsze niespodzianki to nie te, na które wydamy dużo kasy, tylko te, które dzielimy z najbliższymi. Dlatego jeżeli wiesz, że Twój chłopak chciałby spróbować swoich sił na wakeboardzie, napisz nam o tym. Jeżeli wiesz, że Twoja dziewczyna od dawna mówi, że zrobiłaby coś z włosami, my zorganizujemy jej metamorfozę, o której nie śniła. A jeżeli przeprowadziłeś się na studia i długo nie widziałeś się z rodziną, my zorganizujemy Wam wspólne spotkanie. Ważne, żeby te chwile spędzić z najbliższymi. Zapomniałbym, oczywiście do akcji nominuję reżysera życia, z którym miałem przyjemność nakręcić materiał na planie szkoły. O, tutaj gdzieś w proponowanych. Także powodzenia i czekam na Wasze zgłoszenia. Czasem jest tak, że przywitacie najbliższego przyjaciela, ale przepalicie obraz i nie mogę Wam pokazać tego ujęcia, dlatego po raz drugi przywiozłem mu dzisiaj niespodziankę. To jest legendarny Pumpkin, Hela, Łukasz. Jesteśmy na tylnej kanapie fury Wiktora. To jest to, gdzie się dzieje magia. Chciałbym w tym momencie bardzo zaznaczyć, że to jest pełna improwizacja, tak. Że... Widać, nie? Pumpkin jeszcze nic nie wiedział o tym, co się będzie tutaj działo dzisiaj. Kurde. To będzie parkingowy taki pomysł miałem na dzisiejszy dzień. Łukasz, jak widzicie, nie jest za dobrze przygotowany do chodzenia na linach. Łukasz potrafi dobrą stylówkę utrzymać. Ja uważam, że na boso jednak w tych butach biurowych powinieneś częściej chodzić. A wiecie, jak jechaliśmy tutaj, to Mateusz zadał mi pytanie: ty, a co to są za goście? Ja mówię, no jak to, co to za goście? To są moi najlepsi kumple ze studiów i tam się znamy, bo tutaj właśnie w Sopocie studiowaliśmy na Uniwersytecie Gdańskim, studiowaliśmy ekonomię, no i wszyscy skończyliśmy na jakichś posadach ekonomicznych, nie? Łukasz pracuje w transporcie, Kwiat zajmuje się SAP-em, cokolwiek to znaczy, a ja zajmuję się vlogowaniem. Zaraz slow motion nagramy, jak Łukasz biegnie do góry i będzie wyglądał jak prawdziwy sportowiec. Co Wy na to? Tak, tutaj sobie Łukasz kica w lewo, prawo, żebyśmy mieli fajne ujęcie w slow motion. Chodź Kwiat, przedstawisz się. Powiedz coś tutaj do kamery. Zobaczymy, czy się stresujesz. Siemano. Nic się nie stresuje. Nie, zero stresu. Ty jesteś jak swój człowiek. Kamera się odpaliła. Ała. Wyglądacie tak, jakbyście mieli teraz myć szybę gdzieś na wysokości. Ekipa jeszcze nigdy nie była w parku linowym. To, co jest pomiędzy tymi dwoma drzewami, to jest tak zwana przeszkoda i przeszkoda jest jedna osoba. Ważna jest kolejność tutaj tych karabinków, bo jak źle je podłączę, to mogę spaść. Dobra. Nie będę w stanie wszystkiego Wam pokazać, bo muszę dbać o bezpieczeństwo. Nie, jeżeli ktoś z Was ma lęk wysokości, to na pewno nie jest najlepsze miejsce, żeby przyjść na zabawę. Jak John Rambo? Jak John Rambo. Dobrze Ci idzie, powiem Ci. Naprawdę. Stresujesz się? Powiedz, że się trochę boisz. No, boję się pewnie. Nie mówmy o tym. A stresujecie to? Powiedz, Łukasz. Nie, dobrze jest. Tak, ale dobrze grasz. Powiem Ci, że fantastycznie w ogóle ujęcie teraz jest. Obiektyw rozbijesz, jak tak będziesz tym ruszał. Obiektyw. Wypełniłeś tym życiem. A tam życie. Patrzcie, to już naprawdę zaczyna być wysoko. Nie odpuszczaj. Jak w tym filmie Indiana Jones. Indiana Jones. Oj, tutaj uważaj, bo mi... Indiana Jones. No, to już była zabawa. W tym kasku też dobrze wyglądasz. Tak? No muszę w kasku chodzić. Patrzcie, pode mną są drzewa, więc nie widać wysokości, ale zademonstruję Wam.
Słuchajcie, jest taka atmosfera, jest tak fajnie. Ja jeszcze tak strasznie tę ekipę lubię, więc w ogóle uważam, że takie wypady z przyjaciółmi trzeba co jakiś czas zrobić. Dobrą niespodziankę wam przygotowałem? Najlepszą. Najlepszą. Jak zawsze. Patrzcie, a tam już widać morze. No. O kurwa! Łezu! Otwieraj do tyłu, także... Spadniesz te krzaki tam. Dobra. A teraz patrzcie, jaka jest wysokość. Jecha, dawaj. Jaki smutny dźwięk tam na końcu, nie? Widzimy po prawej stronie. Widzicie morze. Patrzcie, jakie miejsce. Teraz muszę was mocno trzymać. I startujemy. Odwracam je. Ja. Kurde, udało się. Jakby mnie nie złapał, to mnie wtedy zjechał z powrotem do morza. Jak Amazonka. Dawaj, łapcie, łapcie, łapcie. A, mam do foki! Zajebiste. Nie no, chyba spadnę. Ty, ale weź coś powiedz, jakieś emocje związane... A, bo ty nagrywasz, nie wiedziałem, że to nagrywasz. Ja nie wiedziałem, a pan to nagrywa? Boże, a pan to nagrywa? To, zaraz, to zaraz nagramy tę emocję. To kamera, Boże! Boże, już ty mój! Wysoko? No. No. Dawaj. Robisz krok do przodu, ok? Dobra, moment, moment. Boisz się? Tak szczerze? Szczerze? To tak? No, mam lekki szmerek, nie? Jest parę metrów. Dobra. Dobra. Jestem gotowy. Krok do przodu mam robić, trzeba tak skoczyć. No. Krok do przodu, tak jak chodzi. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dawaj, 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 dawaj. Co to za plama na dole? Mówiłem, że jest skok adrenaliny. Kto tam idzie do mnie? Kwiatek? Ja idę. Machnij ręką. Aż tu zobaczysz. Yeah! Wszyscy po skoku strasznie pobudzeni, jest mega strzał adrenaliny, aż się ręce tylko trzęsą. Powiem wam, że w ogóle się nie dziwię, że dzieciaki chcą zostać youtuberami, bo wygląda naprawdę super, tylko same przyjemności. Cypr, teraz jakieś skoki, tyrolka, wygląda jakbyśmy w ogóle nie pracowali. Pytałeś. Widziałem twoją twarz też przed. Ty, mi się cały czas ręce trzęsą też. No, jest trzęsienica. No jest, 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 ale dobra uczucie. Jest, jest. Myślałem, że na kozaku sobie tak skoczę od razu. Myślałeś, że się mniałem z tym, co? No. Ale wiesz, jaki jest strzał adrenaliny, no, dzisiaj będziesz tak na dobrze, będziesz gotował za to. No, zrobię dobre jedzonko, będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, chciałem bardzo podziękować tutaj ekipie, która nas tu supportowała. Piąteczka. Piąteczka. Oni już na pewno będą subskrybować Borsuk Vloga, no bo chodzi o to, żeby chociaż siebie obejrzeć, nie? I to jedno ujęcie z dzisiejszego dnia. Bardzo wam dziękuję, było naprawdę fajnie. Super. To już koniec naszej przygody dzisiaj w parku. A jak wrażenia? Było kozacko, naprawdę. Myślałem... Typowa środa z Wiktorem, nie? Myślałem, że to będzie... Niektórzy w środę robią inne rzeczy, a my w środę idziemy do parku w zabaw na liny. Ciężka praca, a tu... Wyzwania. Wyzwania. Powiem ci, że wiecie, bo Kwiat był kiedyś modelem i bardzo dobrze... Emerytowany już, nie? Nie widać, nie? Emerytowany, ale zniszczony tak przez... dobrze wygląda na tych zdjęciach. Zresztą prawdopodobnie jest w miniaturce, musicie zobaczyć. Niestety to właśnie nie byłem u fryzjera, zapomniałem, nie? Ale no... Gdybyś wiedział, to na kolejne odcinki. Musicie mi napisać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej przygód tutaj z ekipą trójmiejską, Kwiatem i Hełą. Bo jeżeli tak, to oczywiście... Będę zabierał ich na kolejne fajne wydarzenia. No. Ten początek vloga zainspirował mnie do tego, żeby pokazać wam rzeczywiście bezcenne niespodzianki i przyjaźnie. Ja mam bliskich przyjaciół tutaj w Trójmieście i chciałem wam pokazać jeden dzień z nimi. Jeżeli wy macie szansę spędzać tak czas z najbliższymi, to warto, bo naprawdę. Na sam koniec dnia, potem to są jedyne prawdziwe relacje, o które trzeba zadbać. A teraz pora, żebyśmy poszli coś zjeść do Kwiata. A teraz wejście do windy.
A teraz jesteśmy już w gospodzie u Kwiata. Teraz to jest prawdziwa willa, ale jak tu przyjeżdżaliśmy 10 lat temu, to powiem tak, tu były pomarańczowe ściany za mną, tutaj wisiały jakieś meksykańskie lampy. Tutaj w tym miejscu, gdzie widzicie tą białą ścianę, dokładnie tutaj, już jest równa. Kwiat postanowił wykuć sobie tutaj dziurę. Ej, to jest moja kwestia, MTV Clips, nie? A no właśnie, bo nie nas prowadzi się tutaj. Tu była dziura, bo postanowił zrobić sobie bar, ale okazało się, że to są ściany nośne i tam są zbrojenia, więc nie można wywalać tego i stała taka dziura przez parę lat. A dzisiaj, wybaczcie, miejsce dobrobytu. Smacznego. To już koniec dzisiejszego odcinka. Oczywiście pielęgnujcie przyjaźnie. Ja swoich przyjaciół tu mam w Trójmieście. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Dokładnie to jest ten moment. Ekipa mi pomaga. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!